Aż trzy drużyny z Litwy i jedna z Łotwy zwyciężyły w poszczególnych kategoriach wiekowych podczas 8. edycji turnieju koszykarskiego dla dzieci Radom Basket Cup. W kategorii Under 10 najlepsi okazali się zawodnicy Knasia z KM Kłajpeda, którzy w finale pokonali NK Alytus Skandun. Szóste miejsce zajęli zawodnicy MKS Piotrówki Radom. W rozgrywkach Under 11 zwyciężyło NK Kowno, które w finale wygrało z Wirum BC. Na czwartej pozycji upasował się zespół z Polski UKS Nenufar 5 Ełk. Kategorię Under 12 zwyciężyli koszykarze BC Perkunas, którzy w finale okazali się lepsi od UKS Bryzy Kolbudy. W roczniku Under 13 najlepszy okazał się łotewski Eastball, a na trzecim miejscu upasował się MKS Grójec.